brzęczy, brzęczy, szumi i drży. I pękł głucho w głąb. Raz, dwa, trzy, seria bomb. To gdzieś dalej, nie ma obawy, pewnie Praga. A teraz bliżej, jeszcze bliżej, tuż, tuż. Krzyk jak strzęp krwawy. I cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga, odwołuję alarm dla miasta Warszawy. Nie, tego alarmu nikt już nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjcie syreny, bijcie werble, płaczcie dzwony, kiedy po niebie wiatr obłoki gna. Dziś, 1 sierpnia 2024 roku, w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, my, mieszkańcy Łukowa i ziemi łukowskiej, chcemy pamiętać i uczcić bohaterską postawę naszych przodków biorących udział w tym patriotycznym zrywie. Powstanie Warszawskie to 63 dni walki o wolność naszej stolicy i ojczyzny. Wszystko zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie W, czyli 17. Był wtedy wtorek, a trwało powstanie do 2 października 1944 roku. Według szacunków w czasie powstania zginęło ponad 200 tysięcy osób, zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Bardzo ucierpiała właśnie ta ludność cywilna. Lewobrzeżna część Warszawy została doszczętnie zniszczona. Często po wojnie zadawane było i jest pytanie, czy powstanie miało sens? Uczestnicy tego wydarzenia takich rozterek nie mieli. Wolność i niepodległość była dla nich wartością nadrzędną, a ojczyzna stanowiła wielki zbiorowy obowiązek. Za swą odwagę płacili bardzo wysoką cenę, często najwyższą. Cenę życia. Jesteśmy bardzo dumni, że wśród powstańców byli mieszkańcy naszego miasta i okolic. Dzisiaj pani Anna Frelek-Chmiel zaprezentuje nam jedno z wspaniałych osób, która walczyła w powstaniu warszawskim, a pochodziła ze Stanina, pani Stanisława Rożek. Zapraszam panią Anię do mikrofonu. Stanisława Rożek przyszła na świat 18 sierpnia 1909 roku w Staninie, w powiecie łukowskim, w rodzinie Ignacego Sandomierskiego i Wiktorii z domu Kuś. Nie wiemy dokładnie, kiedy Stanisława wyjechała do Warszawy. W Warszawie była krawcową. Tam prowadziła swoją pracownię krawiecką przy ulicy Elektoralnej 31. Wiemy, że 5 sierpnia 1944 roku, w czasie Powstania Warszawskiego, została wyprowadzona przez Niemców z tej kamienicy, a następnie rozstrzelana w publicznej egzekucji z setkami innych ludzi przy ulicy Wolska 102.
To jest naprzeciwko domu Wolska 105. Zbiorowym egzekucjom towarzyszyły gwałty na kobietach i dziewczynkach oraz masowa grabież. Cywilów, których nie mordowano od razu, pędzono w charakterze żywych tarcz na powstańcze barykady. Początkowo ludność Woli mordowano w sposób chaotyczny i bezładny. W mieszkaniach, w piwnicach, na podwórzach kamienic, na ulicach. Szereg domów podpalono, a uciekającą w panice ludność wybijano ogniem broni maszynowej. Rzeź Woli była wynikiem rozkazu Hitlera po wybuchu Powstania Warszawskiego, który brzmiał: każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Dobrze mieć stę na w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz.